Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Fontana Wiedzy Multiego. Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu. Z tego co pamiętam, ostatni film pojawił się w okolicach listopada, ale teraz wracamy i to jest chyba najważniejsze. Zacznijmy sobie od pytań, które zadaliście pod poprzednim filmem, a potem przejdziemy do nowych, o które prosiłem was na Facebooku, także zapraszam do oglądania. No to lecimy. Paweł Czyżwic. Witam. Kiedy misja na FA 4202? Wreszcie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Więc misja, a raczej maraton na ten pojazd pojawi się 15 lutego i będzie trwała kilkanaście dni. Trzeba będzie spełnić określone kroki, aby zdobyć pojazd i to raczej nikogo tutaj nie zaskoczy. Natomiast ciekawostka jest taka, że na serwerze amerykańskim czołg ten będzie za darmo dla posiadaczy Centuriona Action 10. Tak tylko o tym wspominam, aby pokazać, że gracze są trochę inaczej traktowani na innych serwerach. No dobra, lecimy dalej. Mistrz Zakonu Templariuszy. Przy porównaniu dwóch ósmotierowych tedeków niemieckich, wskazałeś jak Panterę drugą jako lepszą. Czy uważasz, że po planowanym buffie w 9.13 plus 300 wytrzymałości dla Ferdynanda, kolej rzeczy się zmieni i Ferdek stanie się lepszym tedekiem? Bez wątpienia, Tedek, jakim jest Ferdzio, znacznie został poprawiony i to HP przydaje się na polu bitwy. Dzięki temu przeżyjemy często 1-2 strzały, więc to działa bardzo na korzyść. I teraz naprawdę porównanie powinno otrzymać update. No ale najważniejsze rzeczy są zachowane. W każdym razie na pewno Ferdek jest dużo, dużo lepszy i jeszcze bardziej porównywalny z Jakpanterą. Lećmy dalej. Czy według ciebie ESTA-1, ósmy japoński med, jest przyjemny do grania i prezentuje się dobrze na tle medów innych nacji? Tak, ESTA-1 ma naprawdę dobry działak na ten poziom i to jest największa jego zaleta chyba. Także jeśli miałbym go oceniać, to tak, na pewno jest to dobry pojazd. Lećmy dalej. Multi mam trzy pytania, ale to są takie krótkie. Zadał je Bartek Rakicki. Ile czasu zajęła ci droga do ISA-7? To zależy, o którym okresie mówisz, jak go robiłem za pierwszym razem w becie, czy też może normalnie, już jak wystartował normalny klient WOTA. Jeśli mówisz o tym normalnym okresie już po premierze gry, to wydaje mi się, że zajęło mi to niecałe 2 tygodnie. Czy polecasz linię do FA 215B 183? Ogólnie czołgi w tej linii są w porządku, jeśli ktoś nie przepada za szybkimi pojazdami, ale trochę to jest jednak męczarnia. No według mnie lepiej sobie wybrać jakąś inną linię na początek, szczególnie TD-ków. Trzecie pytanie, jakim czołgiem grałeś najczęściej w bitwie? Statystycznie najwięcej grałem AMX-em 5100, ale obecnie gram najwięcej IS-em 6. Dalej. Cienki Bolek. O, to ja też jestem cienki. Multi, dlaczego już nie ma 1 na 1 w ESL polskiego? Tutaj ogólnie chodzi o sekcję polską i turniej 1 na 1, także odpowiem prosto, nie ma, ponieważ inne formaty są bardziej popularne, a przynajmniej były i tak zdecydowała administracja. Squall, czy wykonujesz misję na T22SR i czy nie uważasz, że misje powinny być troszkę łatwiejsze? Nie wykonuję misji, nie wykonałem nawet jednej, to jest wstyd, wiem, ale no po prostu nie chcę. Jak widzę ten tryb, widzę co się tam dzieje, to szlak mnie trafia i mam ochotę po prostu zdobyć ten czołg, bo chcę go mieć, ale no nie mogę, nie mogę się przełamać. Nie chcę grać w tym trybie, on jest po prostu beznadziejny. Dla mnie oczywiście, to jest tylko moje zdanie i nikt się ze mną nie musi zgadzać. No i teraz przechodzę do pytań z Facebooka, sekundka, tutaj troszeczkę ich było. Kamil Galant, Multi, co tak samo wam idzie w Prolidze? Więc tak, zgadza się, no, nie idzie nam najlepiej, ale no walczymy, staramy się grać dobrze, dużo trenujemy, po prostu brakuje trochę efektów, też te mecze są dość stresujące, no i nie każdy daje radę. Sporo się u nas pozmieniało, czy to w składzie, czy to w samej lidze, teraz są dziesiątki, a nie ósemki. Ja osobiście bardziej wolałem ósemki, także to też działa na moją niekorzyść, ale mam nadzieję, że jakoś ten sezon jeszcze wyjdzie i ewentualnie w przyszłym się poprawimy. Kuba Piotrowski. Kiedy nowy odcinek serii Versus? Dobrze, pytasz, już pojawił się kolejny. Porównanie KW1 i KW1S. Mateusz Wójczak. Jak to jest być tak młodym i tak dobrym graczem? Nie wiem do końca co mam ci powiedzieć. Więc
Faktycznie uważam, że WOTA gram naprawdę nieźle i to jest fakt, ale na dobrą sprawę nie gram w nic już dobrze poza WOTem, więc w tą grę od zawsze mi się dobrze grało, bo zacząłem od samego początku. Gdybym zaczął 2 lata później, 3 lata później, byłoby dużo gorzej i po prostu to doświadczenie według mnie ma kluczowe znaczenie. Kiedyś też nie byłem świetny i lamiłem WOTa, ale trzeba było pograć, trzeba było poćwiczyć i coś z tego się zrobiło, tak, jakaś tam zlepka umiejętności. A czy wiek ma znaczenie? No tak, wydaje mi się, że młodym graczom łatwiej się dostosować i jeśli grają od samego początku, wtedy naprawdę mają szansę na sukces, także to jest też powód, dla którego mamy tylu świetnych graczy, chociażby WOTA polskich, młodych. Marcin Tokarz. Co myślisz o banowaniu kont graczy, którzy otrzymali je za tak zwane ustawki pod misję np. obiekta 260 lub T55A? Teoretycznie najwięcej afery było chyba z T22SR, ale tak czy siak odpowiem. No uważam, że ustawki szkodzą grze, tak? Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to jest wina nie tylko graczy. Gracze popełnili błąd, ale to jest wina Wargamingu, który doprowadzi do takiego rozwoju wydarzeń. To nie może być tak, że misja wymaga czegoś, co nie jest możliwe, bo wtedy zawsze będą osoby, które kombinują. Dlatego też jest tak w całym życiu. Ludzie kombinują jak tylko mogą, aby dobić do swojego celu. No i w grze jest podobnie. Tak zawsze było i będzie. Łukasz Pazik. Jak ci idzie gra pod komendami Genghisa? Młody chłopak, ale jak dla mnie jest najlepszym rozstawiającym w tej chwili. Okej, więc musimy ustalić kilka kwestii. Po pierwsze, niestety nie wiem, kto to jest. Po drugie, szczerze powiedziawszy, nie sądzę, aby był najlepszym rozstawiającym, dlatego że najlepsi dowodzący są na serwerze rosyjskim, nie europejskim, i dlatego to oni wygrywają wszystkie najważniejsze turnieje. Po trzecie, ja ogólnie mam problemy z ocenianiem rozstawiających. Dlaczego? Dlatego że ja za bardzo ich nie słucham. To może zabrzmieć dość kiepsko, ale ja podejmuję decyzje w oparciu o własne myślenie. Robię to, co doprowadzi do zwycięstwa drużyny. Nie podejmuję decyzji w oparciu o damage jakiś śmieszny, o fragi, tylko patrzę. Widzę tutaj czołg, który jest samotny, mogę go zdjąć za darmo. To robię, nawet jeśli to się nie pokrywa z komendą dowódcy. Czasami za to obrywam, faktycznie, ale w 90% są to trafne decyzje. Nie zawsze da się robić to, co jest najlepsze, ale zawsze się staram. Dowódca nie ma 15 ekranów i nie widzi, co się dzieje. I dlatego też tak po prostu zawsze grałem, gram i będę grał, bo tak po prostu to robię i tyle. Także to też ma duży związek z tym, że ja sam byłem rozstawiającym, który co nieco potrafił i dlatego tak po prostu już myślę. No trudno. Także to jest moja opinia o tym. Jakub Michalek. Michalak, przepraszam. Kiedy następny Pluton z Salakiem i Deadem? Mam nadzieję, że wkrótce. Z Salakiem się gra świetnie, z Deadem tym bardziej, bo wiadomo, Deadu zawsze gra jakimiś śmiesznymi czołgami. Halak też gra fajnymi czołgami, jak chociażby OI i inne dziadostwa dla mnie, ale faktycznie gra się super w takich plutonach, nawet kiedy jestem ostatni i nic nie robię w bitwie. Robert Tymoszewski. Multi. Twoim zdaniem najlepszy Deadek 10 tieru na randomach i na CW? No na pewno świetnym tedekiem jest 263. Chyba na CW najlepszy i na randomki. Kuba Shellouk. Teraz doszedłeś do klanu Omni, a gdy grałeś Fame przeciwko nim, zawsze wygrywaliście. Jak myślisz, jak będzie teraz, kiedy dołączyłeś do Omni? Będziecie wygrywać z Fame? Szczerze powiedziawszy, nie sądzę. Uważam, że Fame to najlepszy klan na serwerze europejskim. I jeśli będzie konfrontacja między tymi klanami, to Fame dalej będzie faworytem. I tutaj moja osoba nic nie zmieni. Także tak po prostu uważam. Niestety, tak jest i będzie. Dlatego, że po prostu tam dołączają najlepsi gracze. Czyli do Fame'u. Michał Zawisza. Czy ubolewasz nad tym, że mecze Proligi są już na dziesiątkach? Jaki pojazd jest wybierany jako pierwszy do składu i czy gracie z artami? Więc trochę tak, uważam, że bitwy na ósemkach były dla graczy lepsze. Dziesiątki mam to do siebie, że ich jest strasznie dużo i trudno po prostu przewidzieć te wszystkie zagrania, składy i tak dalej. No ja wolałem ósemki, po prostu moja setka, dziewięćdziesiątka to były pojazdy, na których czułem się najlepiej.
A jaki pojazd jest wybierany pierwszy do składu? To zależy. Wydaje mi się, że prawie obowiązkowym czołgiem na każdej mapie jest teraz TVP. Czy gramy z artami? Gramy, oczywiście. Tak jak większość drużyn. Mikołaj Górko. Multi. Ile lat grasz w WOTA? Grasz codziennie w tę grę? Jeśli tak, ile czasu? Pozdrawiam. Więc w WOTA gram od samego początku, od bety na serwerze europejskim. Miała ona miejsce chyba w 2010 roku, także... no prawie 6 lat. Czy gram codziennie w tę grę? No nie zawsze codziennie, ale jednak prawie zawsze, więc... to fakt. I ile czasu to zależy? Raz 3 godziny, raz 5, raz 6, a może nawet i więcej. Jak myślisz, jakie nowości czekają nas w świecie World of Tanks w tym roku? Więc tak. Na pewno możemy spodziewać się wielu poprawek w 2016 roku. Tak jak mówiłem, jakieś takie fiksy bugów, fiksy klienta gry, to powinno się zmienić. Najbardziej chyba mi irytuje obecnie czat. Ostatnio zmieniło się też trochę na forum, a dokładnie usunięto możliwość dodawania minusów przy poście, tylko są teraz plusy, czyli troszeczkę tak jak na Facebooku. O tym też mówiliśmy i zgadza się, Wargaming o tym namówił, że to biorą pod uwagę, także uważam, że nasze spotkanie na Cyprze miało spory wpływ i fajnie, że to będzie się zmieniać na korzyść. I to jest realizowane przede wszystkim, to są realizowane projekty, to nie są tylko słowa puste. Co więcej, ma być zmieniona artyleria, tak aby była bardziej zbalansowana. Obecnie wiadomo, że nie jest, losowość jest za duża. Tak samo amunicja złota, no ona też ma być równoważona. Czołgi lekkie mają mieć zwiększoną użyteczność. Mapy mają być zmieniane tak, aby były bardziej otwarte dla graczy, dawały więcej możliwych dróg ataku, nie żeby były takie bobsleyowe jak obecnie. No trochę tych zmian ma być i to akurat nas graczy powinno cieszyć. Gorzej, że będzie mniej nowego kontentu. Mam nadzieję, że coś jednak zmienią i nie będzie tak jak mówili na samym początku, czyli głównie zmiany, bo wtedy byłoby dość smutno dla graczy, którzy mają już w grze prawie wszystko. Okej. Dalej. Norbert Uselis. Ile kasy wydałeś na tą grę? Trochę tego było, ale też nie aż tak dużo. Co tam, kupiłem preorder, kupiłem parę razy golda, jak jeszcze nie było turniejów i tak na dobrą sprawę to tyle. Łukasz Chrykowa. O kurde, ile pytań. Dobra, to odpowiem tylko na kilka. Pierwsze, jakie macie plany jako penta, będziecie grać na WGL w Warszawie? Prawdopodobnie nie, jesteśmy troszeczkę za słabi na taki turniej. Dwa. Jak tam było w siedzibie na Cyprze, czy dowiedziałeś się czegoś konkretniejszego dotyczącego przyszłości WOTA? To o tym mówiłem przed chwilą. Jak tam szkoła? No wiesz jak to jest, raz lepiej, raz gorzej. Na razie nie ma tragedii, zdałem pierwszy semestr bez większych problemów, więc no jest okej. Jakie masz plany co do swojej przyszłości i czy masz zamiar bardziej angażować się w e-sport? Więc moje plany są takie, że będę prowadził kanał na YouTubie tak długo, jak to się da, dopóki widzowie będą oglądali moje filmy. No i w e-sporcie będę grał, dopóki będzie w WOTA, także bez tutaj żadnych niespodzianek. Kolejne pytanko. Wojtek Marcinków. I7 czy S100? Ogólnie to o każdym z tych pojazdów robiłem filmy w serii Strzelmy sobie Radomka, w serii Versus, także do tego ciebie odsyłam. Czy planujesz zrobić odcinki Tygrys 2 vs VK4502 lub AX50B vs T57 Heavy? O tym pierwszym porównaniu pomyślę, ale porównanie 50B i T57 Heavy już było, więc też tam ciebie odsyłam. Kacper Kuchta. Pierwsze pytanie. Co twoja rodzina sądzi na temat nagrywania na YouTubie? chyba nic złego, no. Ogólnie nagrywanie na YouTubie jest rewelacyjną rzeczą. W ten sposób nawiązujemy dialog z innymi ludźmi. Mamy możliwość mówienia o tym, co myślimy, o tym, co uważamy, także jest to na pewno super. Co prawda kosztuje to trochę czasu, szczególnie montaż, nagrywanie i tak dalej, ale to nie jest nic złego. To są same fajne rzeczy, także chyba nikt nie uważa, że to jest coś złego i moja rodzina mnie jak najbardziej wspiera, także to jest fajne. Co więcej, co powiedziała twoja mama, jak dowiedziała się o tym, że będziesz nagrywał? I
chyba pytanie było takie, a ile ci to zajmie? Nie no. Na dobrą sprawę to chyba ma nic nie mówi. Czasami się trochę denerwuje, jak krzyczę i tak dalej, ale tak to nie ma nic złego. No i dobra. To by było na tyle. Dość długi odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, oceniania i tak jak zawsze do usłyszenia. Dzięki, pa!